białek? No, ciężko tak powiedzieć. Dobre pytanie, ale chyba długa odpowiedź. Czego nam może brakować? Właściwie niczego, wszystko się znajduje. Nie wiem, biała jest fajna, chyba wszystko jest tam. Tak, też tak uważam. Dobrych parkingów. Jak tu widać, obok. Czego brakuje? Tego najbardziej. Ja nigdy się parkingów. No nie wiem, parkingów, no teraz coraz więcej z parkingów. Coraz więcej właśnie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nie, bo pracy brakuje. Pracy brakuje i to, no, zdecydowanie. Czego może brakować nam w Białej? Kultury. Tyle można powiedzieć, bo niektórzy nie mają w ogóle kultury. Nawet jak się idzie do sklepu, to jest niektóre połowa, nawet w Rywalu jak jest, to niektóre osoby nie mają w stosunku do młodszych osób kultury. Czego brakuje? Tak. Czego? Najbardziej. No, ja nie wiem specjalnie. Ja jestem na ogół zadowolony z tego, co tutaj jest. A co może brakować? Tego nie wiem. Generalnie z Białej nie jestem, tutaj się uczę. Ale na przykład tak dla rozwijania moich zainteresowań, klub modelarski, coś takiego. Czego najbardziej? Ja myślę, że w ostatnim czasie nasze miasto rozwinęło się tak bardzo, że brakuje nam coraz mniejszej ilości rzeczy, czy atrakcji różnego rodzaju, może kultury typu teatry. Teatr to byłoby coś, co na pewno by nas zadowoliło. Ja wiem, czego tu brakuje. Wszystko mamy, sklepy, kościoły. Czyli wszystko jest do szczęścia. Wszystko jest. Baseny, stadion. Sądzę, że wszystko mam. Niczego, jestem bardzo zadowolony. Naprawdę, autentycznie mówię to. Dobre pytanie. W sumie wszystko jest chyba potrzebnego. Bardzo. W Białej Podlaskiej wszystko w porządku, nic nie brakuje. I dobre ceny. Podoba się w Białej? Tak, tak. Dziękuję wam, że takie sklepy w Białej. No dużo sklepów w Białej. Tak, i my czekam dobre akcje. Może parkingu? Tak. Właśnie musiałam zaparkować w błocie i niestety. Tak, parkingu. Jakieś miejsc rozrywkowych, tak bardziej. Jakiś kin, tylko jedno kino. Więcej. Tak. Wolnego czasu. W Białej Podlaskiej mi brakuje? Nie wiem. Wszystko jest. Wszystko jest w porządku, wszystko jest tak, że niczego chyba. Miejsca pracy. Pamiętam, byliśmy na rozmowie ostatnio. No właśnie, właśnie, nie mam pracy. Dla mnie wszystko tutaj jest. Wszystko? Tak. Nie mam pojęcia, kogo mogłem brakować, ale ktoś by się pewnie znalazł, nie? A tak poza tym obserwujemy pozytywne zmiany. Dobrze jest jak teraz. Nie można za wiele wymagać od naszego miasta. W końcu to tylko jakaś prowincja. Proszę was zapytać, czego panu brakuje w Białej Podlaskiej? Miejsca pracy. Pamiętam, byliśmy na rozmowie ostatnio. No właśnie, właśnie, nie mam pracy. Pomimo, że mam wykształcenie wyższe, że mam jakiś tam staż w finansach, nie mam pracy. Nie mam pracy i miasto mi tego nie zapewnia. W tej chwili byłem na sesji we wtorek, to miasto podwyższa opłatę za śmieci o 140%. Też jest ewenement. W Parczewie nie zatrudniono żadnej osoby. Fakt, Parczew jest mniejszy. W Siedlcach, gdzie Siedlce są większe o 20 tysięcy ludności, zatrudniono 5 pracowników. W Białej pan prezydent zatrudnił 12 osób. I 12 osób to jest 50 tysięcy złotych koszt miesięczny. I tymi kosztami chcę obciążyć mieszkańców. Także to się funduje mieszkańcom. I myślę, że w tej Białej, myślę, że Biała nie ma żadnych szans, prawda, przynajmniej przy obecnym zarządzaniu na poprawę sytuacji jakiejś tam, prawda, pod względem, że powstaną jakieś miejsca pracy, że ludziom zacznie się żyć lepiej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.